Cześć, z tej strony Mina228. W dzisiejszym odcinku spróbuję pokazać wam, że wbiłem Challengera, jak wracałem do szkoły. I grałem tym oto deckiem. Level 11 Zap, level 11 Goblin Gang, level 11 Elite Barbarians Elite. Niedługo będzie golem na 10 levelu. Wizard zamiast Exe. I Dark Prince zamiast Rudej, bo takim deckiem grałem na pierwszym, na drugim koncie. Czyli wbiłem legendę Novarena. No dobra, więc czy to jest planie ciekawego? W sprosie elity na pewno nie oddam. Mogę ewentualnie pogadać. I ja się nie zapytam, ładnie będzie wyglądało. Dobra. No więc Challenger wbity. Draft to jest 10 epików. 7 kart, 20 golda. I chcę taki eksperyment zrobić, czy jak spadnę, jeśli nie będę specjalnie spadał, to czy będzie znowu czy ciągle będę miał tą skrzynkę, czy będę ją musiał ubić na nowo. A więc zaczynamy. Bardzo dobrze mi się gra to ogółem przy tej muzyce. To jest Alan Walker Darkseid. Mega Knight. Chyba jedyna nam zagrać. Mam pączkę, więc wszystko się zapisuje, nie się wyciły. Ładnie zagrał. Dziękuję. Ale chyba mi to nie dało. Na szczęście nie załapała wieża Mega Knighta. No to teraz. No to mam drenat trochę. No ładnie zagrałem. Spoko. No świetlka to zginie. Trochę mi urąbał wieżę, ale... Ciągle nie jest źle. To the dark side. To the dark side. Próbuję tego tak samo. Aj, to znowu. Chyba uruchomić z nim trochę, na razie. Ale nie wyszło. No i dobra, nie wstawię. No i wstawię. No i wyszła przyjemna walka. Ale... Zobaczmy... Dobrze. No i to backflip trochę ładnie. No i jeszcze rozwoju mi wygląda pięknie po prostu. Pójdzie druga pompka. No i jeśli się gra i pojadę, to pójdzie Mega Knight. Goblin Gang poleci. Próbuję się skupić tymi różnymi atakami. Nie, to jest przyjemna walka. No i dobra. Czy syneczka brać czy zostanie? Czy może... Nie, wydaje mi się, że nie. Ale za chwilę sprawdzimy. No i spadłem. Miałem 4000. Legendarna arena. I czy mam syneczkę? O, jest draft. No i fajnie. Czyli mogę sobie wbijać jak najwyżej, a później spadać. No i nic z tego złego nie wyjdzie. No. No, spróbujemy na nowo wbić.
Challengera. Może się uda. Relatywnie 10 level, więc może nie będzie jakoś trudno. A tak nie wyżyłeś te levele wyższe kartki, nie wiem. Jednolite nie były leveli kart. Aj, jednak nie. Dobra, pojedziemy z golcem. Właśnie się denerwował, więc pewnie nie ma jakiejś super obrony na niego. Będzie się bronił jak... Najprawdopodobniej będzie się bronił jak może. A my teraz pojedziemy z drugiej strony za wytrwaniem prowadzącemu. Są takie wolne, są straszne. No, nie poszło najlepiej, ale nie poszło nie gorzej. I tutaj trochę trudna sytuacja. No, mam tornado, więc kurde. Dobra. Wyszedłem na minus. Naprawdę na minus, ale dla mnie też pracuje na plus, bo mam dwie wieże uszkodzone. Mogę atakować na którą chcę. Myślę, że nie zauważył. Jeszcze uderzą muszę w linki na wieżę. A i nie było. A nie. Teraz zawsze kończę na broni. Kto by pomyślał, że jeszcze golem uda się w tym grać. A jednak, tylko trzeba dodać eliksir na wysokim levelu. Teraz są mi trochę przerysane. Ojej. Co tu się stanęło się? Ja nie wiem. Ajaj, gdzie? I to jest dobre. Znowu on ten gdzie. Dobra. No więc... Kolendo jest znowu bity. Mam draft 600. Znowu na nowe, teoretycznie. O! A, o to chodzi, dobra. Jakbym nie grał więcej, to bym miał reset sezonu do 4012, bo był update, że tylko o połowę pokargów ponad 4000 się spada. Więc to nie jest tak, że jest challenger 1, 2 i 3 teraz, tylko na przykład jak macie ultimate championa, to jest 3400 minus 4000, czyli 2400. To tylko 1200 bułarków teraz, czyli 5200. Czyli to jest Master 2. No i tak trochę nisko, ale jednak jest to już więcej.